Agnieszka Woźniak-Starak spotyka się z pracownikiem TVN-u, ale wieści. Agnieszka Woźniak-Starak już kilka razy była widziana u boku tajemniczego mężczyzny. Jeden z tabloidów dowiedział się, kim on jest. Okazuje się, że również pracuje w TVN. Agnieszka Woźniak-Starak długo nie mogła pozbierać się po śmierci męża. Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął w tragicznych okolicznościach. Dopiero po jakimś czasie wróciła do pracy. Obecnie współprowadzi wraz z Ewą Drzyzgą Dzień Dobry TVN. Tabloidy niejednokrotnie spekulowały o tym, czy otworzy się na nową miłość i kiedy będzie na to gotowa. Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana na zakupach z tajemniczym mężczyzną. Co ciekawe, od jakiegoś czasu pojawiały się pogłoski, że Agnieszka Woźniak-Starak spotyka się z tajemniczym mężczyzną. Prezenterka kilkukrotnie była widywana w jego towarzystwie, niedawno podczas zakupów. Para kupiła wówczas akcesoria do domu, takie jak kołdra i poduszka. A towarzysz Agnieszki Woźniak-Starak pomagał jej oczywiście dźwigać zakupy. Agnieszka Woźniak-Starak spotyka się z pracownikiem TVN-u? Super Express postanowił dociec, kim jest tajemniczy znajomy gwiazdy. Okazuje się, że to pracownik TVN-u, a więc oboje znają się z pracy. Dowiedzieliśmy się, że tajemniczy kompan prezenterki ma na imię Remigiusz. Pracuje w stacji TVN jako producent i podobnie jak Agnieszka kocha zwierzęta. Czytamy w tabloidzie. Tą cechą z pewnością zyskał w oczach Agnieszki Woźniak-Starak. Ich znajomość nie jest jednak całkiem świeża, Super Express przypomina. Że to właśnie z tym mężczyzną około rok temu prezenterka jadła kolację w jednej z modnych restauracji. Po której wybrali się wspólnie na spacer. Niewykluczone, że ta relacja to coś więcej niż tylko przyjaźń. Podsumowuje tabloid.